SRG Global jest jedną ze spółek grupy Guardian, znajdującą się w gronie światowych liderów produkcji wysokiej jakości komponentów dla branży samochodów osobowych i dostawczych. Produkcja odbywa się w Ameryce Północnej, Europie oraz Azji. Główna siedziba SRG Global znajduje się w Troy w amerykańskim stanie Michigan. A w Bolesławcu istniejąca tu linia lakiernicza może dostarczyć ponad 6 milionów części rocznie. My jesteśmy jednym ze światowych liderów produkcji części plastikowych do przemysłu automotive. Czyli produkujemy części, wszystkie części, które są na zewnątrz samochodu, które są plastikowe, my jesteśmy w stanie wyprodukować. Uroczystość w boleseckim oddziale tego światowego potentata odbyła się m.in. z okazji 10-lecia funkcjonowania tu firmy. Te urodziny świętowano w gronie pracowników, ale też prezesów konsorcjum. Niedawno wybrany na stanowisko prezesa SRG Global, Merit Gant. Witam serdecznie. Zwrócił uwagę na innowacyjność firmy, która we własnych centrach badawczych opracowuje nowoczesne rozwiązania technologiczne. Te rozwiązania pozwalają nam jeszcze bardziej rozwijać naszą światowej klasy ofertę wysokiej jakości elementów wyposażenia zewnętrznego i wewnętrznego samochodów. Guardian zatrudnia ponad 130 tysięcy pracowników w 60 krajach na świecie. W Polsce w 3 firmach, w Bolesławcu, Częstochowie i Katowicach, zatrudnionych jest 2000 osób. Nasza fabryka pokrywa znaczną część zapotrzebowania producentów pojazdów na lakierowane elementy w całej Europie. Nasza fabryka w Bolesławcu dostarcza elementy dekoracyjne nadwozia i związane z nimi usługi dla najlepszych marek pojazdów, co jest kluczowe dla utrzymania zrównoważonej bazy klientów. Zaistnienie firmy w Bolesławcu przed 10 laty to był wynik pracy jej szefostwa, ale też współpracy z samorządem lokalnym miasta. Firma powstała na terenach specjalnej strefy ekonomicznej, utworzonej tu dzięki zabiegom samorządowców. Rozpoczęcie budowy zakładu miało wówczas niezwykle ważne znaczenie dla społeczności lokalnej, gdyż realizacja tej inwestycji przypadła w czasie szczególnym. Trudny czas dla gospodarki światowej i była niewątpliwie wyrazem odwagi, była odważnym działaniem na rzecz przezwyciężenia panującego wówczas kryzysu gospodarczego. Z tej perspektywy dziękuję za śmiałe wówczas decyzje o zainwestowaniu w Bolesławcu. SRG to bowiem duży pracodawca. Obecnie zatrudnia w Bolesławcu 350 osób. Niektórzy z nich pracują tu od samego początku. Obchody 10. rocznicy działania firmy w Bolesławcu połączono z uroczystym otwarciem nowej hali magazynowo-produkcyjnej o powierzchni 8000 m2, która pozwoli na likwidację magazynów zewnętrznych i dalszy rozwój firmy. W trakcie uroczystości firma przekazała też dotację Bolesławskiej Państwowej Straży Pożarnej na zakup nowego wozu strażackiego. Dotacja ta posłuży do zakupu pojazdu, który w lipcu zostanie rozstrzygnięty, ponieważ w tej chwili jesteśmy w fazie przetargowej. Natomiast pojazd zostanie dostarczony jako nowy do Komendy Powiatowej w Bolesławcu do końca roku. Goście tej uroczystości natychmiast zauważali, że załoga boleseckiej firmy to zdecydowanie młodzi ludzie. I właśnie personel był wskazywany przez szefów jako największy atut rozwojowy. Przez te 10 lat w Bolesławcu my mocno inwestujemy, ale inwestujemy przede wszystkim w ludzi. Należąc do grupy firm z rodziny Kocha Industries, mamy centra rozwojowe, które pomagają nam mocno rozwijać produkt. W ciągu tych 10 lat podwoiliśmy praktycznie zatrudnienie. Cały czas poszukujemy pracowników, cały czas się rozwijamy i cały czas będziemy tworzyć miejsca pracy w Bolesławcu. Pozostałe firmy konsorcjum Guardian, które działają w Polsce, to częstochowska fabryka szkła oraz katowicki Guardian Business Solutions, który jest centrum usług biznesowych firmy. Właścicielem grupy spółek Guardian jest Koch Industries, jedna z największych firm w Stanach Zjednoczonych.